Komunikacja z bankami w SAP Business One może odbywać się na przykład poprzez system wymiany plików w odpowiednim formacie lub na poziomie 4.0 w oparciu o web service. Pozwala to na wymianę danych online, przekłada się na zwiększenie bezpieczeństwa i ergonomii pracy oraz daje dostęp do funkcjonalności niedostępnych w tradycyjnym trybie wymiany danych, takie jak dostęp do bieżącego salda, rachunku czy weryfikacji statusu przelewów. SAP Business One jest zintegrowany z większością banków polskich. Teraz pokażę kilka funkcjonalności związanych z komunikacją z bankami. W SAP Business One mogę zdefiniować grupy paczek do każdego z kont bankowych. W tym przypadku jest to ING Bank. Mogę zdecydować, jaki będzie format wymiany danych. Jak wcześniej wspomniałam, albo będzie to tradycyjna wymiana plików, albo połączenie przez web service, w zależności od tego, jakie mamy połączenie z konkretnym bankiem. Ustawiam parametry, czy to metodę wymiany danych, czy kodowanie, czy numer konta bankowego. Dodatkowo wspomnę, że mogę zaktualizować bieżącą listę kont bankowych. Natomiast użytkownikom, którzy będą przygotowywali przelewy, nadaję odpowiednie uprawnienia do kont bankowych. Ustawiam też takie parametry, jak na przykład dane, które mają być pobierane do rekomendacji płatności w przypadku przygotowywania paczek przelewów oraz czy system ma proponować rozliczenie faktur w przypadku importu wyciągu bankowego. Dla banków, z którymi mamy połączenie web service, definiuję parametry tego połączenia, podając między innymi certyfikat, który generuje bank, aby to połączenie było bezpieczne. Teraz na konkretnym przykładzie przygotuję rekomendację faktur zakupu do zapłaty. W tym celu wygeneruję nową paczkę dla banku ING. Sposób wymiany danych w tym przypadku jest tradycyjny. Pobieram dokumenty dla np. konkretnych dostawców, wybieram grupę dostawców krajowych, wygeneruję paczkę przelewów dla wszystkich przeterminowanych dokumentów. Po utworzeniu takiej listy widzę dokumenty z przeterminowaną płatnością, z kwotami do zapłaty, z numerami faktur do zapłacenia czy konta bankowe, zweryfikowane na białej liście i inne informacje niezbędne do wygenerowania przelewów. Te przelewy mogę pogrupować według partnerów handlowych i zaznaczyć, które z nich i w jakiej kwocie będę płacić. Mogę zapłacić zarówno faktury w całości, jak i częściowo. W górnym lewym rogu okna widzę kwotę będącą sumą kwot do przelewu. Tak przygotowane dokumenty dodaję do paczki i generuję paczkę. Zatwierdzam datę przelewu. Paczka przelewów została wyeksportowana do odpowiedniego pliku. Następnie plik zaczytuję do systemu bankowego i wykonuję przelewy z wcześniej przygotowanej paczki przelewów. Po wykonaniu przelewów mogę pobrać i zaimportować wyciąg bankowy. Wczytam dane z odpowiedniego pliku. Wybieram format pliku i wczytuję dane wyciągu bankowego. Co ważne, system umożliwia powiązanie płatności bankowych z naszymi odbiorcami. Otrzymują powiązanie wyciągu bankowego z odpowiednimi kontami kontrahentów, zarówno odbiorców, jak i dostawców. Kolejnym elementem jest zaproponowanie przez system dokumentów rekomendacji do rozliczenia rozrachunków. Zaznaczam te, które system rozpoznał i powiązał z odpowiednimi płatnościami, by następnie rozliczyć te płatności automatycznie. Po zaksięgowaniu wyciągu bankowego do tych faktur została utworzona automatyczna płatność.
saldo tej faktury wynosi 0. Podsumowując, obsługa procesów związanych z generowaniem i eksportem pakietów przelewów do bankowości elektronicznej i księgowanie płatności przychodzących i wychodzących w systemie SAP Business One została maksymalnie zautomatyzowana. System zbiera informacje o zobowiązaniach kontrahentów i na ich podstawie generuje pakiety przelewów do systemów bankowości elektronicznej. Płatności przychodzące i wychodzące są automatycznie księgowane, rozliczane z fakturami sprzedaży i zakupu na podstawie wyciągu bankowego. Zapraszam do kontaktu z nami, subskrybowania naszego kanału na YouTubie i śledzenia nas w mediach społecznościowych. Ale przede wszystkim zachęcam do bezpłatnego testowania naszych rozwiązań i umówienia się na prezentację online systemu SAP Business One. Link do kalendarza rejestracji znajduje się w opisie pod filmem.